Witajcie moje przyszłeczki, ja jestem Bzyku i witam was na kolejnym odcinku z tajnych baz. Widzowie, jeżeli chcecie więcej takich tajnych baz, zobaczyć innych swoich ulubionych youtuberów, to napiszcie w komentarzu, no i musicie zostawić łapeczkę, no i subskrypcję, bo jak nie zostawicie, to ja nie będę wiedział, że chcecie więcej takich odcineczków, no i nie nagram, a tak to dla was nagrywam. I dzisiaj, na dzisiejszy odcineczku, jak widzicie, mamy piękne bazy, mamy piękną bazę Feirauta, mamy bazę G-Playa oraz bazę bardzo dobrego, nawet nie wiem, czy nie najlepszego gracza w Polsce, czyli Tobiasza Gaming, Tobiasza, który tam przechodzi Minecrafta. No i pamiętajcie o łapeczce, subskrypcji, ja tutaj nie przedłużam, po prostu wchodzimy do pierwszej bazy i wydaje mi się, że zaczniemy od bazy Tobiasza Gaming. Halo, co tu jest w skrzyneczce? Zaraz, o, tu jest jakaś sponż, nie wiem, to jest chyba niepotrzebne. Ja tego nie potrzebuję, ale mamy Tobiasza. Halo Tobiasz, siema, i ty jesteś, wiesz co? Tobiasz, siema Bzyku, wiesz co? Co to jest tu za jakiś parkour, wiesz co? Ja myślę, ja jestem chyba nawet lepszy od ciebie w tych parkourach. Ja bym to przeszedł szybciej. Ja myślę, że to nie jest ciężki parkour tak naprawdę, ale oczywiście nie, no widzowie, ja nie wiem, czy ja bym to przeszedł, widzicie? Ja to sobie na modach jakichś rzeczy, ja nigdy nie przechodziłem tego wcześniej. Mam dla ciebie zadanie. Jak taki dobry jesteś, to przejdź to. Co? Nie! Czekaj, czekaj, Tobiasz, nie! Ja żartowałem z tym! Tak naprawdę to ty jesteś lepszy ode mnie, ja nie chcę! O, nie, widzę, że ja to muszę przejść, naprawdę, co tam jest? O! Nie! O nie, przepchnęło mnie do lawy! Pomocy, Tobiasz! O, ty Tobiasz Gaming, ja ci dam, dobra, hop, nie wrzucę do lawy, widzowie! Ja nie dam się tak dmuchać tutaj, nie powiem, w pieroga, hop! Przeskakuję tu! O, co to jest za przejście? To jest jakaś drabinka dla dzieci! Ja jestem dobry w to! Jak ja mam to przez to przeskoczyć? Przecież tu się nie da przeskoczyć przez to, dobra! Uwaga, skok! O, co? Ja cię kręcę, ale to było blisko, tutaj mamy sufit, dobra, sufit jest okej. Okay. Widzowie, ja cię kręcę, widzisz, Tobiasz, pa, jak to przechodzi. Widzisz, i co, jestem taki dobry. O matko, tu są jakieś schody, tu jest jakieś okno, to jest drugie okno i tam są jakieś łóżka i tam na końcu jest przycisk, który chyba musimy kliknąć, widzowie, więc klikamy. O, jump! Dobra, udało się. Ja cię po prostu już myślałem, że wpadłem do lawy. Dobra, szybko, teraz tu hop, zobaczymy, czy dasz radę. Aj, co ty, myślisz, że nie dam rady? Ja oczywiście, że dam radę, Tobiasz Gaming. Ja tutaj naprawdę jestem dobrym graczem, hop. Dobra, wskakuję tutaj, teraz tu, o, tutaj są jakieś łóżka. Czy one się nie zapadną? Widzowie, ja się boję, że ja mogę tutaj, że tu ja muszę szybko przechodzić, bo one się mogą zapaść tutaj pode mną. Dobra, szybko, hop, hop, skok, skok i skok, jestem, ha, i co, wyszedłem. Biorę, biorę tego diamenta, o, co to jest? Diamencik, ej, dostałem diamenta, blok diamenta. Siema, 9 blok diamentów mam, juchu, od Tobiasza. Dostałem, no i nice, o to chodzi. Let's go, widzowie, o to chodzi. A, z diamenty, diamenty. Dobra, widzowie, i co, Tobiasz, jestem dobrym graczem. No oczywiście, no nie pokonałbym cię, ty jesteś lepszy. No, na pewno jesteś lepszy, aha, teraz wróć. No właśnie, próbuję tutaj wrócić, mam nadzieję, że mi się tutaj wszystko uda, ojojoj. Wchodzimy w to, raz. Ojojojojojojo, cię kręcę. Co to było, widzowie, widzieliście to, jak ja przedobra. Muszę uważać, bo to jest taki spadek. Skok, skok, okej, teraz ostatnia prosta. Proszę, żebym się nie wyłożył. O nie, tutaj muszę na to skoczyć. Jak ja na to nie skoczę, to nie wiem, co się stanie. Hop! Dobra, dobra, dobra. I hop! Jest, udało się, Tobiasz Gaming. Co patrz, dobra, dostałem moje diamenty. Mogę jeszcze chyba zatrzymać, nie? Ale jestem bogaty teraz, widzowie. 9 diamentów. Teraz sobie wszystkie diamentowe, najlepsze narzędzia, jakie są. Dzięki, Tobiasz, super tego. Brawo, leć dalej. Jesteś nawet dobry w tego Minecrafta. O, wow, że ty mi powiedziałeś komplement. Nie, no Tobiasz, dzięki wielkie. Od ciebie słowa, że jestem dobry, to naprawdę wiele znaczą. Dzięki ci wielkie. Ja w takim razie spadam. Cześć, cześć. Dobra, widzowie. To była baza, jak widzicie, Tobiasza. Teraz pójdziemy do bazy G-Playa. Od razu mi się wydaje. I na koniec zostawimy sobie piękną bazę Feirauta. Lecimy! Baza G-Playa, widzowie, wchodzimy tutaj. Halo, czemu te drzwi są otwarte? Dobra, jest tutaj G-Play, patrzcie, widzowie. Dobra, halo, jest tu coś w skrzynce, kolejny diamentowy kilów. Halo, dzień dobry. Elo, elo, witaj G-Play, yo! To jaka malutka baza, patrzcie. Tyci, tyci, to jest chyba najmniejsza baza, jaką widziałem. Co tutaj robisz, G-Play? Ja cię kręcę, patrzcie. Jaki gnomik fajny, o, to ogrodowy gnomik. Tutaj jakaś woda chyba z kwiatuszkami, to jakaś fajna woda. Tutaj jakieś kowadło, mi niewiele mi trzeba. A, takie rzeczy. G-Play, co tutaj robić? Czy to jakiś barbecue? Czy ty robisz sobie ognisko, taki grill? To wygląda mi jak na jakąś bazę wypoczynkową. Na jakiś taki hotel wręcz. Patrzcie, co on tutaj ma? Tutaj ma jakąś creeper, Coca-Cola. Wszystko jest tutaj, jak widzicie, zamrożone. Drinki ma wszystko. Tutaj pewnie, ej, ja się chyba chcę przyłączyć. Nie wiem, ciekawe, czy G-Play ma tutaj jakąś, nie wiem, może jakąś przekąskę. Czy mógłbyś mi się podzielić jedzonkiem, G-Play? Masz ty może, czy nie wiem, czy ty może robiłeś tutaj ten taki obóz. Co? Patrzcie, on ma pieczonego. Dobra, dam mi pieczonego pork chopa. A masz coś takiego, wiesz, takiego coś egzotycznego? Może nie musi być pieczony tutaj z grilla. Może być coś innego, ale wiesz, jakaś taka, nie wiem, no taka inna rzecz, bo mnie tak w sumie też bym coś sobie takiego przekąsił. Dzięki tutaj, oj, co się stało? O matko, kliknąłem sobie tutaj w krzesło, halo, ale mi się tutaj fajnie siedzi. Malutka baza, widzowie, ale wiecie, fajnie się taka, no podoba mi się. Tutaj widać, że G-Play, że tak powiem, wypoczywa na swoim miejscu po prostu. No on nagrywa bardzo dużo odcinków, nie dziwię się, G-Play musi tutaj wypocząć, tutaj odpoczywa chyba bardzo sobie fajnie, siedzi sobie na tym krześle, chociaż nogę ma jedną tutaj, na tutaj, nie wiem, na jakimś siedzeniu, oparciu, co to ma być. Dobra, no nie wiem, w
każdym razie... Zaraz, GP. Co? Jak on ma najlepsze złote jabłko? Nie, ja muszę go zjeść od razu, widzowie. Co z tego, że to... ale pychoty, ale ja jestem silny. Czuję się jak jakiś potężniaczek. Jestem tak potężny. Wszystko bym rozwalił, widzowie. Patrzcie, tak sobie salutuję, bo po prostu jestem tak potężny, mam tyle zdrowia. Gplay, mega dzięki za twoją... Ta baza była super, dzięki za jedzenie. Ja sobie na pewno tutaj zjadłem jabłko i było przesmaczniutkie, było wyśmienite wręcz. Smakowało mi tutaj najbardziej chyba ze wszystkich jedzenia, jakie jadłem. Tutaj widzę kosz na śmieci. Dobra, pamiętaj, żeby tutaj segregować odpady, Gplay, i wiesz co, ja będę z tobą spadać. Dzięki wielkie, że tutaj mogłem się tutaj ugościć w twojej bazie. Miłego wypoczynku ci życzę i trzymaj się. Na razie, ja będę spadać. Widzowie, papa, w ogóle ten, no trzymaj się. Ja tutaj zamknę to pyk. I widzowie, to była tajna baza Gplaya. Bardzo króciutka. To była chyba jedna z najmniejszych baz, jakie do tej pory widzieliśmy. Ale to nic, widzowie, została nam jeszcze jedna baza. Taka, no, która mnie, że tak powiem, najbardziej ciekawi, czyli baza Fairouta. Fairouta, oczywiście, baza, zaraz tam wejdziemy, widzowie. Ta baza też jest otwarta. Dobra, nie wiem dlaczego, widzowie, zaraz to musimy zobaczyć. Dobra, widzowie, ja myślę, że bez przedłużania w takim razie lecimy do bazy Fairouta. Baza jest otwarta, nie ma tutaj żadnej skrzynki. Czy ja my spotkamy tutaj? Jest, widzowie, mamy Fairouta, ale zaraz, co to są? Darmowe Robuxy? Nie, to jest niemożliwe. Siema, siema Fairout, ja cię kręcę. Nie, darmowe Robuxy to jest skam, widzowie, na to nie wchodźcie. To nie jest prawda. Chcesz darmowe Robuxy, ale jak Fairout daje mi... Ale zaraz, widzowie, zaraz, czekajcie. Fairout, ale to nie jest Roblox, wiesz, że my gramy w Minecrafta. Tutaj Robuxy są do niczego niepotrzebne. Robuxy tutaj się za nic nie dostaniesz za te Robuxy. Tutaj się płaci za diamenty, widzowie. Patrz, widzisz Fairout? Jak to? O nie, przeniosło cię. Jak cię przeniosło? Fairout, co ty robisz? Co się stało? O nie, widzowie, czy Fairout się teleportował chyba do innego świata? O nie, czy to będzie świat Roblox? Widzowie, ja chyba idę, ale ja się boję tego portalu. Co jak on mnie wyteleportuje do Robloxa? O nie, nic nie widzę. Dobra, widzowie, 3, 2, 1, wchodzimy do tego portalu. Za Fairoutem! O, halo, co się stało? Ej, zaraz. O nie, dalej jest Minecraft, czekaj. Co tu się stało? Ej, gdzie my jesteśmy? Halo, Fairout, o nie. Zaraz, my jesteśmy na jakimś skybloku. Fairout, co to w ogóle jest za portal? O matko, co się stało? On chyba zniszczył portal. Fairout, co ty najlepszego zrobiłeś? Ja teraz wrócę tam. O nie, co się stało? Widzowie, jak my to przejdziemy? Nie, my musimy jakoś przeżyć. Czy my powinniśmy tam skoczyć na sam dół? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zobaczcie, jakie to jest malutkie drzewko. Takie to ci patrz. Fairout, ja mam 9 diamentów. My musimy sobie jakoś poradzić na tym biednym bloku. Ten blok jest okropny. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, co my teraz mamy zrobić. O matko, czy ja mam spaść na dół? Czy my... Fairout, powiedz mi, skąd ty masz ten portal? O nie, daj mi go. Ja muszę zobaczyć, co to jest. Bo tak być nie może. Ja to nie pozwolę, że to jest jakieś cacko. Może. Ja uda mi się, że tak powiem, przenieść nas do świata Robloxa. Halo, czy mogę tutaj postawić jakiś portal, czy nie? Ej, nie działa nic, halo, dlaczego nie mogę portalu postawić? Nie wiem, Fairout, ty jesteś dobry w te postawienie portali, więc nie wiem, czy ty możesz postawić coś, czy nie. W każdym razie, nie wiem, co my mamy zrobić, Fairout, pomocy? O nie, ja chyba mam pomysł, wiesz co, Fairout, ja stąd spadam. Nie mam pojęcia, a jak my w ogóle mamy przejść do świata? O, co się stało? Halo? Fairout, ej, co to jest za portal? Mogę do niego przejść? Mogę do niego skoczyć? To jest na pewno bezpieczne? Czy nie? Czy może to jest do świata Robloxa? Patrzcie, nie wiesz? Dobra, wiesz co, Fairout? Trudno, ja ci chyba nie pomogę, bo ja nie mam pojęcia, jak z Minecrafta przejść do Robloxa. Nie mam takiej mocy, nie potrafię, ale wiesz co, chyba wskakuję w ten portal. Powiem ci, czy jest dobry, czy nie, dobra? Jak to? Nie, Fairout! Nie! O nie, widzowie, Fairout skoczy na dół, a ja chyba muszę wskoczyć w takim razie do tego portalu. Nie wiem, jak to będzie świat Robloxa, może uda mi się spotkać Fairouta, to by było super. Uwaga, skakuj, o, halo, gdzie my jesteśmy? O, patrzcie, my jesteśmy w jego bazie. Zobaczmy, co to jest za baza. To jakieś Robuxy, co jest, o nie, zniknął portal, widzowie, nie mogę już przejść. O nie, ja myślałem, żeby jeszcze wrócić po Fairouta, żeby nam się udało, wiecie, no pójść po niego. No ja nie mogę, biedny chłopak, że on nie może znaleźć miejsca, że tak powiem, nie może znaleźć teleportu do świata Robloxa. Mega straszna rzecz. Nie, ja idę z tej bazy, ale no, powiem wam szczerze, fajna, naprawdę fajna baza. Skąd, nie, tak w ogóle się zastanawiam, widzowie, skąd Fairout wziął portal? To jest niemożliwe, jakie on portale stawiał? Nie wiem, nie rozumiem, o co tutaj chodzi, ale widzowie, to by było na tyle. Jak widzicie, to były te trzy bazy. Baza Fairouta, baza Gplaya, no i Tobiasza Gaming. Pamiętajcie, widzowie, napiszcie w komentarzach, która baza wam się najbardziej podobała. Ja wam wtedy przypnę serduszko. Mi się najbardziej podobała baza Fairouta. No baza Fairouta była kozak z tymi portalami. Szkoda, że nie wiem, co się stało z Fairoutem. Musimy to zobaczyć na kolejnym odcineczku, co mu się tak naprawdę stało, widzowie. A ja nie przedłużam tutaj, pamiętajcie, łapeczce, subskrypcji i odcinki. Zaraz, widzowie,
Feyraut tu jest! Halo, Feyraut! Halo, co się stało? Nie, Feyraut się przeteleportował do jakiegoś portalu. Nie, ja tam nie wchodzę, widzowie, bo ja się boję, że to... Co to jest? Ej, jocie krecy, ja tutaj widzę chyba siebie, dobra. Nieważne, widzę. Wow, co się dzieje? Czemu to jest Feyraut? Dobra, nieważne, widzowie, ja się tutaj kończę, słuchajcie. Co, jak to, co? Mogę tutaj wejść? Czekaj, pokaż. Wow, jak go, gdzie go przeteleportowało? Ale mogę tutaj wejść, panie Feyraut? Wow, halo, gdzie ja? Co się stało? Ja cię krecę, dobra, te portale. Wow, zginął, nie. Dobra, jakoś mnie wyrzuca, nie wiem. Feyraut, nie wiem, o co tutaj chodzi, widzowie, jak widzicie. Zmiana akcji, jestem tutaj z Feyrautem w Minecraftie. Na szczęście nic mu się nie stało, bo się bałem, że zginął. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie o 18:30. Łapeczka, subskrypcja. Trzymajcie się, pa, pa.